Kickass Finger, ja pierdzielę. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj ocenimy sobie wasze Instagramy, ponieważ wpadłem na taki fajny pomysł, że można by było w sumie was pooceniać, wasze profile. Może odkryjemy jakichś nowych, fajnych riderów, których warto by było po prostu followować, śledzić na bieżąco. Słuchajcie, przypominam wam, że możecie wpadać na mojego Instagrama, jeżeli chcecie być w następnym odcinku. Tutaj macie nazwę, wbijajcie, zostawiacie followka właśnie tam. Możecie również zostawić suba, łapkę w górę i komentarz, będzie to naprawdę bardzo fajne. Słuchajcie, przechodzimy najpierw do ocenek i wytłumaczę wam, na czym to będzie polegało. W dzisiejszym odcinku, niestety, jeszcze tego nie przemyślałem, nagrywam to tak na dziko, że tak powiem. Dopiero teraz wstawiłem post, który właśnie teraz widzicie na ekranie. W tym poście będziecie mogli pisać sobie komentarze, z których maszyna wylosuje was, przez co będę mógł was po prostu potem ocenić w następnym filmie, który pojawi się za 2-3 dni. Zobaczymy. Teraz przez to zdalne po prostu będę nagrywał więcej filmów w domu, na przykład takiego typu. Więc wbijajcie na profil, zostawiajcie followka, zostawiajcie komentarze i tak dalej. I w następnym filmie może was ocenię. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, nie ma co wiać bawełnę. Lecimy oceniać pierwszego ziomeczka, którego sobie ocenię dzisiaj z listy moich obserwujących. Ocenimy sobie, nie wiem, tak 10 osób, 10 profili, może mniej. Zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie z czasem. Więc wejdźmy sobie najpierw z tą listę i obczajmy kogoś ciekawego. Nie wiem, rozlosujmy to jakoś. Teraz właśnie scrolluję bardzo szybko i pyk. Pierwszym raiderem jest Pazno Scoot. Scooter, Mowino, Scooter, chce źle Mowino. O kurczę, no proszę bardzo. Ktoś tutaj się stara o sponsora, bardzo spoczko. Mamy tutaj profil, profilówka, bardzo spoczko. O, mamy klipy, dobra, no to możemy oglądać klipy, że tak powiem. Więc obejrzymy sobie najnowszego klipa. Wy będziecie mieli troszeczkę zmienione audio, ponieważ no niestety prawa autorskie i te sprawy. O kurde, dwa łipki znowu. O, trochę sketchy, ale jest okej. Nice. A, i koniec. Klip spoko, zostawię serducho. Tutaj jakiś post chyba konkursowy. Sprawdźmy sobie jeszcze jakiś. O, urodziny Kacpra. To może być ciekawe. Okej. Wow, gleba. Szkoda, że tutaj wariacie nie edytujesz tego tak fajnie, żeby to wleciało w drop. Przykładowo jak robisz jakiś triżek, to fajnie jak jest lądowanie w drop. Tutaj był właśnie drop, ale niestety nie zlądowałeś tego w drop. Szkoda. No na pewno też minusem jest to, że nagrywasz w pionie, nie przycinasz tego w żaden sposób w Instagramie i przecinasz to w impoście. Inshocie, Boże święty, imposto paczki. Przecinasz to w inshocie, przez co masz te boki z blurem i napis inshot. Lipa. Popraw. Po prostu nie polecam wam w ogóle montować w inshotach jakiś. Najlepiej sobie zgrać po prostu na kompa i zmontować to nawet w Windows Movie Maker. Od razu lepiej by to wyglądało. No dobra, obejrzymy sobie jeszcze jakiś klipek. O, tutaj mamy foteczkę wariata. Dobrze, ładnie na pociągu. Elegancko, jakaś lokomotywa. O, tutaj foteczki z ziomalami ze Scootiv. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze jeden klip, na przykład ten. Macie klip z dziś, dobra, sprawdzamy. Tutaj troszeczkę sketchy, ale jest spoko. Pyk, dwa łipki, elegancko. Yo. O, i koniec klipu. Zobaczymy, czy ziomek to obejrzy. Jeżeli to oglądasz, napisz coś w komentarzu. Dobra, a my lecimy sobie ponownie na mój profil, czyli Matt Czerwiński, może zostawić teraz followa. Jest taka przerwa na reklamę, kiedy sobie losuję. Dobra, zjedźmy troszeczkę niżej, żebyśmy po prostu dolecieli jak do największej ilości osób. Melonek 71. Mamy tutaj Raidera, Melonek, 12 lat, Melonek 71, Scooter Rider. Bardzo spoczko, będzie to do oceniania. Mamy tutaj klipa jakiegoś, już widzę. Szybki degrab. Sprawdzamy wariata i pyk. Mamy degrabika, to jest koniec klipa, bardzo spoko, zostawiamy serducho. Co my tutaj mamy dalej? Whip air fails, czyli będą pewnie faile. I tu nie ma dźwięku, ten film jest bez dźwięku, o kurde. I tutaj mamy faila z whipem, no spoko. Tutaj mamy kolejnego klipa, którego sobie możemy obczaić. O kurde, dwa whipy, elegancko wariacie. Zajawa fest, zajawa fest, bardzo fajnie. Obczajmy sobie jeszcze jakiegoś klipa. Whip przez piramidę. Bardzo spoko, zostawię tutaj mu ładnie napisik serduszko. W komentarzu trzeba być miłym chłopcem. Napisałem mu ładnie serduszko. Przechodzimy sobie do kolejnej osóbki. Tamten ziomek miał naprawdę bardzo spoczko klipy. Spodobały mi się mordeczko. Dobra, lecimy sobie dalej.
Konieczyński Kacper. Kamyk. Dobra, mamy tutaj wariata, 13 lat, murowana goślina. Coś mi to mówi, nie wiem za bardzo gdzie to, ale coś mi to mówi. Obczajmy sobie tutaj go. Mamy klipona, tego trzeba go obczaić. Ponownie muzyka musi być, wiecie, stłumiona. O kurde, co to będzie? Jakiś fajny triczek. Kick his finger, ja pierdzielę. Wow, ej, on jest mega dobry. On bardzo dobrze jeździ. Kickless Finger, ja cię sunę. Ale dobry wariat. Kurde, no 591 followów, to jest za mało jak na takiego rajdera. Obczajmy sobie jeszcze jakiś klipek, może ja mu zostawię w ogóle followa. Tutaj Kickless Finger już był. Dawajcie jeszcze jakieś dwa klipy sobie go obczajmy. Też, o kurde, tutaj trochę ear-rape. Ma bardzo dobre klipy w ogóle. Trzy whipy do bara. Nie, ja wychodzę, muszę mu zostawić followa. Jak nic, wbijajcie do Konieczyński Kacper. Ja jestem w szoku. Bardzo fajnie, że takie osoby mnie followują i mogę przez to docierać do was, do takich zarąbistych riderów. Czyżby K-Prom Flip? Trochę kamerzysta miał Parkinsona, ale dobra, to już mniejsza. Spierdzielony dobry jest. On jest mega dobrym wariatem. Dobra, follow zostawiony. Napiszę mu jeszcze komentarz. N3, dobra, niech będzie już. Lecimy dalej do kolejnej osóbki. To był trzeci profil, albo czwarty, nie pamiętam. Dobra, obsadzimy sobie jeszcze kilka po prostu. Nie będziemy patrzeć, ile będzie tych profili. Lil Befunga. Patryk Sobierski, przepraszam. Mój cel to 1000 obserwujących. Mamy 478. Dobra, obczajmy sobie klipona. Street. Okej, to jest skatepark Milo Mazura, widzę. O, bardzo spoko, że jest w drop. Tylko, że szkoda, że muzyka się zaczyna tak późno, co nie? Tak to by było idealnie, gdyby muzyka po prostu zaczynała się wcześniej. Tutaj jak jechałeś na boksa, mogłeś w sumie zastosować przyspieszenie czy coś takiego, bo trochę długo jedziesz. I przy okazji wywalisz te głupie dzieciaki, co tam dziw przeszkadzają. Pamiętajcie, nie wchodźcie, jeżeli ktoś coś widzicie, że nagrywa czy coś, to nie wtryniajcie mu się w drogę, bo to jest naprawdę przesrane, jeszcze nie wiem, jak robicie jakieś głupoty. Pamiętajcie o tym. Okej, okay, bardzo spoko, przejdźmy sobie do kolejnego klipka. Dobra, obczajmy sobie tego klipa. Muzyka z vlogów. Mega dobre. A czemu słabe napisałeś? Franek, nie można tak pisać. Ja zostawię aż serducho. Pyk. Serducho, bardzo ładnie. A to jest zdjęcie. To obczajmy sobie tego klipka tutaj i lecimy do kolejnej osóbki. Dobra nuta. Ale trochę przestery. Zarąbiście. Jest naprawdę kozak wariacie. Sprawdźmy co sobie tutaj jeszcze, czy coś jeszcze dalej zrobisz. Aha, to koniec. Bardzo dobry profil. Patryk, nie poddawaj się, nagrywaj więcej klipów. I życzę powodzenia w sukcesie tutaj, w progresie i tak dalej, żebyś osiągnął te 1000 obserwujących. W Ptaszek. Filip Ptaszek. Piękne imię, piękne nazwisko, podoba mi się. No homo. Dobra, obczajmy sobie tutaj Filipa Newlern, 2 whipy flat. Z dźwiękiem, bez? Z. O kurde, 2 whipy flat zrobił. Dobry wariat. Najpierw ale jak, nauczysz mnie? O! Jeżeli chcecie mieć dużo dziewczyn, to musicie umieć jeździć na kłonące, pamiętajcie. Dobra, mamy tutaj fotę z Bartkiem. O, w ogóle z wariatami tutaj widzę ze Scootif. Lecimy dalej, co to za klipek? First double whip. Pyk. O kurde, dobrze. 17 lipca zrobił z bęku i teraz z flatu robi wariacik. No tutaj masz przede wszystkim foteczki, tutaj foteczka piękna ze Scootif Campa. Tutaj również. Bardzo ładnie. Lecimy sobie dalej, ponieważ tutaj nie masz za dużo klipów. O, w sumie na trampolinie co ty tu możesz zrobić ciekawego? Co on tu zrobi? Co to będzie? O kurde. Jak ja bym to zrobił, już bym pewnie kolan nie miał, tak mi się wydaje, więc bardzo fajnie. Wariacie, pozdrawiam i
lecimy sobie dalej do ostatniej osobki, którą sobie dzisiaj ocenimy. Takie szybkie ocenianie dzisiaj. Nie wiem w ogóle ile minut wyjdzie, ale dobra, mniejsza z tym. Obczajmy tutaj wariacika. O, chłop ma... A, ja cię znam! Ja go znam, kurde, on był ostatnio w moim filmie. Robił pompki, brzuszki i tak dalej. No to tutaj zostawię tylko serduszka i przejdźmy serio tak już ostatecznie do kogoś. Tak, czyli tutaj masz jakieś klipy, mamy klipy, więc sobie możemy obczaić. Pyk, mamy tutaj jakiegoś fejki, ładnie. Widzę tutaj wariacik jest początkujący, zostawiam mu serducho, ładnie w komentarzu. Tutaj fota z jakiegoś downhillu, DH czy coś takiego, nie wiem jak to się nazywa. I tutaj mamy zeskok? A myślałem, że zeskok. A tutaj zjazd, elegancko. Oskubany, bardzo ładnie przeskoczył, bardzo ładnie. A w tym momencie ja się z wami żegnam, bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnych filmach, pamiętajcie, wbijajcie na ten post, który teraz aktualnie widzicie, tutaj leci właśnie ten post, on się teraz chyba chowa. Wbijajcie, zostawiajcie serduszko, piszcie coś w komentarzu i w następnym filmie po prostu stamtąd będę losował za pomocą maszyny, kogo będziemy sobie oceniać, więc słuchajcie, dzięki jeszcze raz. Widzimy się w następnych filmach, zostaw suba, łapkę w górę i tak dalej. Trzymajcie się, siemanko. Pum.